prezentu ślubnego. I dlatego pomyślałam sobie, że skoro już nie potrzebuję mojej sypialni, dzięki Bogu, to mogę w niej urządzić siłownię dla Maxa. To jest dobry pomysł. Wiem. Tak, ale musisz o niego dbać. Mężczyźni w naszej rodzinie nie żyją zbyt długo. Czemu? A jakoś nie chcą. Mam świetnych speców od remontu. Zresztą chodźcie, same zobaczycie. O mój Boże! Rany. A co to ma być? No przecież miałaś być cały dzień na zakupach. Ale wróciłam wcześniej, mam w tym wprawę. Miałaś cały dzień nie ruszać się z łóżka. O, no tak. Musicie tu tak stać? Nie, skąd? Kochanie, jak mogłaś mi to zrobić? Co ci strzeliło do głowy? Franiu, ale zrozum, przecież jestem już dorosła. Nie. Mam już 19 lat, pamiętasz? Twój ojciec zaraz tutaj wraca. Jak chcesz dożyć do 20, to radzę ci, wyskakuj z łóżka. Babcia jestem. Oczywiście teraz wszystko będzie na mnie. Dlaczego? Dlatego, że to ja powiedziałam twojemu ojcu, że jesteś już dorosła, bo to ja powiedziałam twojemu ojcu, że jesteś mądra i dojrzała. Franiu, posłuchaj mnie. Jezus! Spokojnie, kochanie. Tak, babciu, masz rację. To właśnie dlatego mężowie w naszej rodzinie tak wcześnie umierają. No? Kochanie, spokojnie. Wyskakuj z łóżka! Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Ja chcę się dowiedzieć, co wy tutaj robiliście. Kochanie, myślę, że to oczywiste. Ja wiem, co oni robili. Tak. Ja chcę się dowiedzieć, czemu. Kochanie, myślę, że po prostu... Wiem, czemu oni to robili. Ajajajajaj. To jak, dużo przegapiłem? Zmiany w testamencie już zrobione, tato? Wiesz co, spadaj stąd. Święta racja, wszyscy za drzwi. Ale tato! Kochanie. Bez dyskusji. No nie. Ja będę w kuchni. Niemożliwe. Kochanie, nie szalej, błagam cię, posłuchaj, porozmawiajmy o tym spokojnie, usiądźmy przy stole, napijmy się herbaty, zjedzmy kawałek ciasta, może keksa, Nie teraz, Franiu. Ja wiem, co pan sobie teraz myśli, ja tylko chciałam powiedzieć... Wynocha z mojego domu. Tak myślałem. Czy ty się możesz jakoś wytłumaczyć z łaski swojej? No bo Frania powiedziała, że możemy się tu czuć tak swobodnie jak u Michała, więc... Kochanie, może od razu wepchnij mnie pod tramwaj. Panno Maj, do mojego gabinetu bez dyskusji. Dzięki, świetnie. Dzięki tobie znowu zostałam panną Maj. Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia. Chodzi o samochód. Chciałem się czegoś dowiedzieć. Jaka pojemność? Aha. A rocznik który to jest? 94. O! Niezła sztuka. Ja też jestem niezła sztuka? Tak pani sądzi po głosie? Ja? No cóż, nic szczególnego. Bardzo wysoki brunet. Hiszpańska bródka. A pani? A ty? Ja? Ja jestem małą blondyneczką. Wiesz, no, lubię spacery przy świetle księżyca, poezja Snyka, polne kwiaty i pejcze. Tak, jestem sama. No, żartujesz? Nie, no to? No dobra. Szła dzieweczka, no laseczka, do...
A, no nie, no nie. No dobra, spróbuję. Szła dzieweczka do laseczka do zielonego. Żałosny gnobie! Max, nic nie powiem, bo sama jestem w szoku, ale z drugiej strony oni są dorośli, a ona go kocha. Jeżeli kocha, to może zaczekać, naprawdę. My czekaliśmy 4 lata. Oj, kochanie, ale po co znowu poruszać ten niemiły temat? Naprawdę nie rozumiem tego, jak mogłaś nakłaniać ich do wyczynania takich rzeczy i to pod naszym dachem. Max, ja ich nie nakłaniałam, a zdenerwowałeś się tylko dlatego, bo ich nakryłeś, no. Ale tego widoku mogli mi zaoszczędzić. Kot, ale z drugiej strony. No przecież się domyślałeś, że oni razem, no wiesz. No ale Franiu, błagam cię, proszę. Domyślać, ja wiedzieć, to są dwie różne rzeczy. Można źle myśleć. Jak byłaś moją nianią, ludzie myśleli, że jesteśmy parą. I co? I źle myśleli. Oj, 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 znowu ten niemiły temat. Niemiły, nie, nie, nie. Powiem ci, co zrobisz. Porozmawiasz z nią i wybijesz jej to wszystko z głowy. Tak, tak, kochanie, nie ma sprawy. A ty w tym samym czasie wygrasz konkurs Miss Bikini w Dębkach, okej? Okay? Franiu, porozmawiaj z nią chociaż. Max, okej, porozmawiam z nią, ale nie jestem w stanie ci zagwarantować, że ona zrezygnuje z tego, co ostatnio odkryłam na nowo i co jest takie niesamowite. A nic mi to nie obchodzi. To... Dziękuję. Nic mi to nie obchodzi. Nie gniewaj się. Przepraszam. Co mam zrobić, żebyś sprzedała mi swój samochód? Trochę niezręcznie mi cię o to prosić, ale czy nie pomógłbyś dobrej znajomej w treningach? A, przyjęto twoje zgłoszenie do męskiej drużyny 10-bojowej. Gratulacje. Co mam zrobić? Wiesz, przytrzymywać nogi przy robieniu brzuszków, podtrzymywać przy skłonach, ocierać zroszony potem dekolt. Dobrze. Robię to tylko dla ciebie. No. Byś bawił się przy tym tak dobrze jak ja. No przecież, no. Konrad, na początek pomóż mi się w to wbić. Chodź, siądziesz na moje łydki, ja będę robiła brzuszki. Kochanie, czekam tutaj na ciebie. Gdzieś ty była? Byłam u Michała. Wie, tata prosił mnie, żebym porozmawiała z tobą o tej całej historii, a ja chciałam ci tylko powiedzieć, że teraz jestem twoją matką i naprawdę możesz mi zawsze wszystko powiedzieć. No wiesz, ty nie był nasz... Ale kotku, po co się zwierzać? Niepotrzebnie tyle mówić, kochanie. Musimy porozmawiać z twoim ojcem, ale najpierw mała metamorfoza. Siadamy. Kochanie, posłuchaj mnie. Zrobię z ciebie maciupeńką, Gosię gonię, Gosieczkę, za którą twój tata po prostu szaleje, przepada i bardzo za nią tęskni. Pójdziesz do niego do gabinetu i powiesz mu, że ostatni serial, który zrobił, to najcudowniejszy serial świata, że po prostu uśmiałaś się na nim jak młoda norka. A potem, kochanie, przeprosisz go serdecznie i po prostu znikniesz. Rania, ale ja muszę ci powiedzieć coś ważnego. Kochanie, jak ty uważasz, czy ty się... zmieścisz ten maleńki płaszczyk Zuzi? Jestem w ciąży. A nie, nie, to definitywnie nie zmieścisz się w ten maleńki płaszczyk Zuzi. Franiu, Frania! O, macie nowy dywanik. Fajny. Frania, obudź się. Franiu, słyszysz mnie? Kochanie, 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 następnym razem, jak będziesz mi mówiła, że jesteś w ciąży, to błagam cię, wybierz sobie jakieś bardziej miękkie miejsce. Ale co ja mam teraz zrobić? Jesteś pewna? Spóźnia mi się. Ile dni? Koło tygodnia. Rozumiem. Koło tygodnia to znaczy ile? 3, 4, 5 dni? 11. Mój Boże, 11 dni w skarbie! Nie zabezpieczaliście się? Oczywiście, że tak. No to widocznie słabo. Kochanie, mówiłam ci. Mówiłam ci, takich rzeczy nie kupuje się na wyprzedaży. No ale co ja mam teraz zrobić? Najgorsze jest to, że teraz ojciec będzie mówił, że on ostrzegał, że on przecież mówi, że miał rację. Ale po co, że tata? Już, cicho. Jaki tata? Cicho. Po co od razu, że tata? Tato!
tatusiu. Przepraszam, już nigdy więcej tego nie zrobię. Nie, no nie mogę w to uwierzyć. Kochanie, świetna robota. Dzięki. Cześć, mamo. Co? Dlaczego powiedział mama? Co? Dlaczego powiedział mamo? Co? A, do mnie powiedział mamo. Hej, witaj, synu. Dobrze, skarby, teraz najważniejsza rzecz. Musimy iść do miasta i kupić test ciążowy. Po prostu. Kupimy go w aptece. A kto jest w ciąży? Posłuchaj mnie, Apolonia. Musisz mi przysiąc, że zapomniesz o wszystkim, co teraz usłyszałaś. A ty się nic nie martw. Mnie to jednym uchem wpada, a drugim... Okej, kochanie, myślę, że jesteśmy bezpieczne. Czytajmy. Jeśli nie jesteś w ciąży, paseczek zrobi się różowy. Jeśli jesteś w ciąży, paseczek zrobi się niebieski. A my siwe. Kochanie, dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? No powiedziałeś, że jestem dorosła i mogę robić cokolwiek zechcę. Powiedziałam cokolwiek, a nie kogokolwiek. Ach, no denerwuję się. Kotku, pamiętaj, cokolwiek będzie. Jestem z tobą. Boże, na szczęście. Nie chcę cię denerwować bardziej, ale musisz wiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jesteś w ciąży, to niestety nie będzie łatwo. Koniec, koniec. Zero męża, zero domu, zero kasy. Tobie zresztą też się dostanie. Robię sobie make-up! To potrwa z tydzień. Żądam zwrotu moich pieniędzy. Twój samochód okazał się przerdzewiałym wrakiem. Poza tym tak śmierdzi, jakby coś zdechło w bagażniku. Ach, nie, no przecież futrzak jest u weterynarza. Daj spokój, nic z tego widziały gałce brały. To były oszczędności mojego życia. Naprawdę, Kąciu? Kurczę, nie wiedziałam. Jakiś taki fioletowy. Spokojnie, kochanie, mamy jeszcze minutkę. Odświeżam się. Kochanie, uważam, że powinniśmy zakończyć to, co tak fajnie zaczęliśmy jeszcze przed chwilą. Otwórz mi to, odświeżymy się razem. Nie teraz. Skarbie. Co się tam dzieje? Nic. A to, co to było? Dryń? Kochanie, otwórz. Max, nie teraz, zajęte. Ale wolne. Przepraszam, co moja córka robi z testem ciążowym w dłoni? O, Max, jest milion powodów. Czekaj, niech pomyślę. Czy ty mogłabyś, ja ci bardzo proszę, czy ty mogłabyś chociaż raz... Max, po co to, kochanie, po co ta żyła? Tu chodzi o życie i zdrowie mojej małej córeczki. Ja się nie zgadzam na takie domorosłe załatwianie poważnych spraw. Co to jest? Zestaw minimetyk z apteki na rogu? W tej chwili do ginekologa! Kochanie, tatuś prosił, żebyśmy poszły do ginekologa. Skarbie, następnym razem zamknij drzwi na klucz. Witam
tam w klinice ginekologicznej Różana Dolina. O mój Boże, kochanie, tutaj jest prześlicznie. Zupełnie inaczej niż u mojego starego doktora Gołębia, który przyjmował w kontenerze za zajezdnią tramwajową. A czym mogę panie zadowolić? Ja dziękuję. Ale skarbie, zobacz tylko, to są takie ciasteczka w kształcie gonady. Mam takie dni w moim cyklu, że piekę jak smok. Proszę się przebrać. O mój Boże, skarbie, to jest jak dzieło sztuki. W przerwie między zabiegami maluję róże na jedwabiu. Cuda. Paniu? Tak, kochanie? Proszę cię, tylko mnie tu nie zostawi sama. Ale skarbie, spokojnie, nic się nie bój, kochanie. Jestem cały czas z tobą. Idź się przebierz. Biedaczka. Troszeczkę się denerwuje. Pani doktor, a kiedy będą nasze wyniki badań? Za niecałe 20 minut. A, to dość szybko. Dla zabicia czasu proponuję malowanie róż na jedwabiu. Pani doktor, trzyma pani narzędzia w podgrzewaczu do jedzenia? Zawsze ciepłe. A. Cudownie. Tak się cieszę, że Małgosia ma tutaj taką wspaniałą opiekę, bo jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że jestem tak zdenerwowana, że aż cała drżę z nerwów. A czym mogę Franie zadowolić dla uspokojenia? A szczerze mówiąc, lubię wytrawne. Cudo. Cudo. Wyniki będą za parę minut. Świetnie. A skoro mamy trochę czasu, zadam pani kilka pytań. Czy bywa pani ostatnio zmęczona? Ach, pani doktor, kto nie byłby zmęczony po ostatnich wydarzeniach, jestem... Aha, to do Małgosi. Przepraszam, kochanie, mów. Mów, kochanie. Nie bardzo. Nie. A czy miewa pani uczucia mdłości, zawroty głowy? O, kochanie, jeżeli tak, to na pewno zaraziła się ode mnie. Od czasu naszego powrotu z Maksem z podróży poślubnej, naprawdę tak z wieczora, to mam takie zemdłości, tak mnie... Pozwoli Frania, że zadam teraz parę pytań pacjentce? Przepraszam, mów, kochanie, mów. A czy miewa pani takie dziwne zachcianki żywieniowe? Nie, nic z tych rzeczy. Nie. Pani doktor? Nie. Tak? Są już wyniki pani Skalskiej. A, dziękuję, Iremka. Tak jak przypuszczałam. Nie musi się pani na razie martwić o figurę. Naprawdę, nie jestem dziwna. Kochanie, nie jesteś w ciąży, tak się cieszę, skarbie. O, upiekło ci się. Kochanie, ale zapamiętaj sobie tę całą historię. Kotku, wiem, że jesteś dorosła, ale są rzeczy, w które nie musisz się jeszcze pakować. Wiem, Franiu, kocham cię, wiesz. O, skarbie, ja też cię kocham. Jak pięknie, jak pięknie. No to ja się pójdę przebrać i zadzwonię do Michała. Dobrze, skarbie, idź. Oj, pani doktor, naprawdę kamień spadł mi z serca, teraz mogę to pani powiedzieć. Bardzo dziękuję, powodzenia i wszystkiego dobrego. Chwileczkę, a teraz chciałabym zadać Frani parę pytań. Frani? Tak. Ale po co właściwie? Proszę bardzo. Ale dlaczego, ale o co chodzi? No bo mówiła pani, że odczuwa ostatnio zmęczenie, mdliwości. O tak, 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 szczególnie z wieczora mam takie mdliwości i... Aha. Pani doktor, czy pani myśli, że ja... Że ja jestem w ciąży? O mój Boże! Przepraszam. Czy może wie pani, do kogo należy to czerwone auteczko? A o co chodzi? Bo widzi pani, kolekcjonuje stare samochody i dobrze bym zapłacił. No, a jeśli ja bym powiedziała, że sprzedałam je przyjacielowi, który nie może bez niego żyć? A gdybym ja powiedział, że zapłacę dwa razy więcej? To jest moja wizytówka. Sorry, przyjacielu. Konrad? Wiesz, ja... Długo myślałam o tej naszej transakcji i mam wyrzuty sumienia, że zostałeś bez wszystkich oszczędności. Pomyślałam, że oddam ci jednak pieniądze za mojego grata. Czemu jesteś taka miła?
Po prostu zachowuje się przyzwoicie. Czy to takie dziwne? Tak. Na pewno w zanadrzu trzymasz jakiegoś haka. Mam nadzieję, że się nim poranisz. Dobra, nie to nie. Nie, czekaj. Przepraszam. Ja oczywiście chcę odzyskać swoje pieniądze, tylko nie jestem przyzwyczajony do takich gestów z twojej strony. Się nie przyzwyczajaj. Proszę. Oto twoje pieniądze, możesz przeliczyć. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. 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 Max? Max? Max, kochanie. Szczęście ty moje. Max, mam dla ciebie, mam dla nas cudowną wiadomość. Kochanie, wiem. Małgosia do mnie dzwoniła. Nie. Ale to nie. Bogu dzięki, tak. Ona jest na to zdecydowanie za młoda, ja jestem zdecydowanie za stary. Małgosia musi skończyć studia. A kto by się zajmował tym dzieckiem? No wiadomo. A dopiero co się pobraliśmy, ja nie chcę się tobą z nikim dzielić. Ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebujemy, to budzić się regularnie każdej nocy na karmienie, przewijanie. Kochanie, co ty chciałaś powiedzieć? Jest wyprzedaż butów w Galerii Brzeskiej. Chodź na balnie. Dziecko. Nikt mi nic nie mówi. Mnie mówią, ale ja od razu wszystko zapominam. To na jedno wychodzi. Biedny jesteś. A, to ma swoje dobre strony. Czasem człowiek usłyszy takie rzeczy, że jak 15 minut później zapomni, no to robi mu się weselej. Faktycznie. Dzięki. Za co? Pocieszyłaś mnie. No bo cię kocham, jakbyś była moją prawnuczką. Ale ja jestem twoją prawnuczką. Naprawdę? No od razu mi weselej. 94. O! Niezła sztuka. Ja też jestem niezła sztuka? Tak pani sądzi po głosie? Ja? No cóż, nic szczególnego. Bardzo wysoki brunet, hiszpańska brudka. A pani? A ty? Ja? Ja jestem małą blondyneczką. Wiesz, no, lubię spacery przy świetle księżyca, poezję Jasnyka, polne kwiaty i pejcze. Tak, jestem sama. No żartujesz? Nie, no to? No dobra. Szła dzieweczka do laseczka do... A, no nie. No dobra, spróbuję. Szła dzieweczka do laseczka do zielonego. Żałosny gnobie!
Max, nic nie powiem, bo sama jestem w szoku, ale z drugiej strony oni są dorośli, a ona go kocha. Jeżeli kocha, to może zaczekać, naprawdę. My czekaliśmy 4 lata. Oj, kochanie, ale po co znowu poruszać ten niemiły temat? Naprawdę nie rozumiem tego, jak mogłaś nakłaniać ich do wyczynania takich rzeczy i to pod naszym dachem. Max, ja ich nie nakłaniałam, a zdenerwowałeś się tylko dlatego, bo ich nakryłeś, no. Akurat tego widoku mogli mi zaoszczędzić. Kotku, ale z drugiej strony. No przecież się domyślałeś, że oni razem, no wiesz. No ale Franiu, błagam cię, proszę. Domyślać, ja wiedzieć, to są dwie różne rzeczy. Można źle myśleć. Jak byłaś moją nianią, ludzie myśleli, że jesteśmy parą. I co? I źle myśleli. Oj, 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 znowu ten niemiły temat. Niemiły, nie, nie, nie. Powiem ci, co zrobisz. Porozmawiasz z nią i wybijesz jej to wszystko z głowy. Tak, tak, kochanie, nie ma sprawy. A ty w tym samym czasie wygrasz konkurs Miss Bikini w Dębkach, okej? Okay? Franiu, porozmawiaj z nią chociaż. Max, okej, okay, porozmawiam z nią, ale nie jestem w stanie ci zagwarantować, że ona zrezygnuje z tego, co ostatnio odkryłam na nowo i co jest takie niesamowite. A nic mi to nie obchodzi. To... Dziękuję. Nic mi to nie obchodzi. Nie gniewaj się. Przepraszam. Co mam zrobić, żebyś sprzedała mi swój samochód? Trochę niezręcznie mi cię o to prosić, ale czy nie pomógłbyś dobrej znajomej w treningach? A, przyjęto twoje zgłoszenie do męskiej drużyny 10-bojowej. Gratulacje. Co mam zrobić? Wiesz, przytrzymywać nogi przy robieniu brzuszków, podtrzymywać przy skłonach, ocierać zroszony potem dekolt. Dobrze. Robię to tylko dla ciebie. No. Byś bawił się przy tym tak dobrze jak ja. Na pewno. No. Konrad, na początek pomóż mi się w to wbić. Chodź, siądziesz na moje łydki, ja będę robiła brzuszki. Kochanie, czekam tutaj na ciebie. Gdzieś ty była? Byłam u Michała. Wie, tata prosił mnie, żebym porozmawiała z tobą o tej całej historii, a ja chciałam ci tylko powiedzieć, że teraz jestem twoją matką i naprawdę możesz mi zawsze wszystko powiedzieć. No wiesz, ty nie był nasz... Ale kotku, po co się zwierzać? Niepotrzebnie tyle mówić, kochanie. Musimy porozmawiać z twoim ojcem, ale najpierw mała metamorfoza, siadamy. Kochanie, posłuchaj mnie. Zrobię z ciebie maciupeńką, Gosię gonię, Gosieczkę, za którą twój tata po prostu szaleje, przepada i bardzo za nią tęskni. Pójdziesz do niego do gabinetu i powiesz mu, że ostatni serial, który zrobił, to najcudowniejszy serial świata, że po prostu uśmiałaś się na nim jak młoda norka. A potem, kochanie, przeprosisz go serdecznie i po prostu znikniesz. Rania, ale ja muszę ci powiedzieć coś ważnego. Kochanie, jak ty uważasz, czy ty się... zmieścisz w ten maleńki płaszczyk Zuzi? Jestem w ciąży. A nie, nie, to definitywnie nie zmieścisz się w ten maleńki płaszczyk Zuzi. Franiu, Frania! O, macie nowy dywanik. Fajny. Frania, obudź się. Franiu, słyszysz mnie? Kochanie, 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 następnym razem, jak będziesz mi mówiła, że jesteś w ciąży, to błagam cię, wybierz sobie jakieś bardziej miękkie miejsce. Ale co ja mam teraz zrobić? Jesteś pewna? Spóźnia mi się. Ile dni? Koło tygodnia. Rozumiem. Koło tygodnia to znaczy ile? 3, 4, 5 dni? 11. Mój Boże, 11 dni, skarbie! Nie zabezpieczaliście się? Oczywiście, że tak. No to widocznie słabo. Kochanie, mówiłam ci, takich rzeczy nie kupuje się na wyprzedaży. No ale co ja mam teraz zrobić? Najgorsze jest to, że teraz ojciec będzie mówił, że on ostrzegał, że on przecież mówi, że miał rację. Ale po co, że tata? Już, cicho. Jaki tata? Cicho. Po co od razu, że tata? Tato! Tatusiu! Przepraszam, już nigdy więcej tego nie zrobię. Nie no, nie mogę w to uwierzyć. Kochanie, świetna robota. Dzięki. Cześć, mamo. Co? Dlaczego powiedział mama? Co? Dlaczego powiedział mamo? Co? A, do mnie powiedział mamo. Hej, witaj, synu.
Dobrze, skarbie, teraz najważniejsza rzecz. Musimy iść do miasta i kupić test ciążowy. Po prostu. Kupimy go w aptece. A kto jest w ciąży? Posłuchaj mnie, Apolonia. Musisz mi przysiąc, że zapomniesz o wszystkim, co teraz usłyszałaś. A ty się nic nie martw. Mnie to jednym uchem wpada, a drugim... Okej, kochanie, myślę, że jesteśmy bezpieczne. Trzyma pani narzędzia w podgrzewaczu do jedzenia? Zawsze ciepłe. A. Cudownie. Tak się cieszę, że Małgosia ma tutaj taką wspaniałą opiekę, bo jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że jestem tak zdenerwowana, że aż cała drżę z nerwów. A czym mogę Franie zadowolić dla uspokojenia? A szczerze mówiąc, lubię wytrawne. Cudo. Cudo. Wyniki będą za parę minut. Świetnie. A skoro mamy trochę czasu, zadam pani kilka pytań. Czy bywa pani ostatnio zmęczona? Ach, pani doktor, kto nie byłby zmęczony po ostatnich wydarzeniach, jestem... Aha, to do Małgosi. Przepraszam, kochanie, mów. Kochanie. Nie bardzo. Nie. A czy miewa pani uczucia mdłości, zawroty głowy? O, kochanie, jeżeli tak, to na pewno zaraziła się ode mnie. Od czasu naszego powrotu z Maksem z podróży poślubnej, naprawdę tak z wieczora, to mam takie zemdłości, tak mnie... Pozwoli Frania, że zadam teraz parę pytań pacjentce? Przepraszam, mów, kochanie, mów. A czy miewa pani takie dziwne zachcianki żywieniowe? Nie, nic z tych rzeczy. Nie. Pani doktor? Nie. Tak? Są już wyniki pani Skalskiej. A, dziękuję, Iremka. Tak jak przypuszczałam. Nie musi się pani na razie martwić o figurę. Naprawdę? Nie jestem. Kochanie, nie jesteś w ciąży. Tak się cieszę, skarbie. O, upiekło ci się. Kochanie, ale zapamiętaj sobie tą całą historię. Kotku, wiem, że jesteś dorosła, ale są rzeczy, w które nie musisz się jeszcze pakować. Wiem, Franiu. Kocham cię, wiesz? O, skarbie, ja też cię kocham. Jak pięknie, jak pięknie. No to ja się pójdę przebrać i zadzwonię do Michała. Dobrze, skarbie, idź. Oj, pani doktor, naprawdę kamień spadł mi z serca, teraz mogę to pani powiedzieć. Bardzo dziękuję, powodzenia i wszystkiego dobrego. Chwileczkę, a teraz chciałabym zadać Frani parę pytań. Frani? Tak. Ale po co właściwie? Proszę bardzo. Ale dlaczego? Ale o co chodzi? No bo mówiła pani, że odczuwa ostatnio zmęczenie, mdliwości. O tak, tak, tak. Szczególnie z wieczora mam takie mdliwości i... Aha. Pani doktor, czy pani myśli, że ja... Że ja jestem w ciąży? O mój Boże... Przepraszam. Czy może wie pani, do kogo należy to czerwone auteczko? A o co chodzi? Bo widzi pani, kolekcjonuje stare samochody i dobrze bym zapłacił.
No, a jeśli ja bym powiedziała, że sprzedałam je przyjacielowi, który nie może bez niego żyć? A gdybym ja powiedział, że zapłacę dwa razy więcej? To jest moja wizytówka. Sorry, przyjacielu. Konrad. Wiesz, ja długo myślałam o tej naszej transakcji i mam wyrzuty sumienia, że zostałeś bez wszystkich oszczędności. Pomyślałam, że oddam ci jednak pieniądze za mojego grata. Czemu jesteś taka miła? Po prostu zachowuję się przyzwoicie. Czy to takie dziwne? Tak. Na pewno w zanadrzu trzymasz jakiegoś haka. Mam nadzieję, że się nim poranisz. Dobra, nie to nie. Nie, zaczekaj. Przepraszam. Ja już... No dobra, kochanie. Poczytajmy. Jeśli nie jesteś w ciąży, paseczek zrobi się różowy. Jeśli jesteś w ciąży, paseczek zrobi się niebieski. A my siwe. Kochanie, dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? No powiedziałaś, że jestem dorosła i mogę robić cokolwiek zechcę. Powiedziałam cokolwiek, a nie kogokolwiek. Pani denerwuje się. Kotku, pamiętaj, cokolwiek będzie. Jestem z tobą. Boże, na szczęście. Nie chcę cię denerwować bardziej, ale musisz wiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jesteś w ciąży, to niestety nie będzie łatwo. Koniec, koniec. Zero męża, zero domu, zero kasy. Tobie zresztą też się dostanie. Robię sobie make-up. To potrwa z tydzień. Żądam zwrotu moich pieniędzy. Twój samochód okazał się przerdzewiałym wrakiem. Poza tym tak śmierdzi, jakby coś zdechło w bagażniku. Ach, nie, no przecież futrzak jest u weterynarza. Daj spokój, nic z tego, widziały gałce brały. To były oszczędności mojego życia. Naprawdę, Kąciu? Kurczę, nie wiedziałam. Jakiś taki fioletowy. Spokojnie, kochanie, mamy jeszcze minutkę. Odświeżam się. Kochanie, uważam, że powinniśmy zakończyć to, co tak fajnie zaczęliśmy jeszcze przed chwilą. Otwórz mi to, odświeżymy się razem. Nie teraz. Skarbie. Co się tam dzieje? Nic. A to, co to było? Dryń? Kochanie, otwórz. Max, nie teraz, zajęte. Ale wolne. Przepraszam, co moja córka robi z testem ciążowym w dłoni? O, Max, jest milion powodów. Czekaj, niech pomyślę. Czy ty mogłabyś, ja ci bardzo proszę, czy ty mogłabyś chociaż raz... Max, po co to, kochanie, po co ta żyła? Tu chodzi o życie i zdrowie mojej małej córeczki. Ja się nie zgadzam na takie domorosłe załatwianie poważnych spraw. Co to jest? Zestaw minimetyk z apteki na rogu? W tej chwili do ginekologa. Kochanie, tatuś prosił, żebyśmy poszły do ginekologa. Skarbie, następnym razem zamknij drzwi na klucz. Witam w klinice ginekologicznej Różana Dolina. O mój Boże, kochanie, tutaj jest prześlicznie. Zupełnie inaczej niż u mojego starego doktora Gołębia, który przyjmował w kontenerze za zajezdnią tramwajową. A czym mogę panie zadowolić? Ja dziękuję. Ale skarbie, zobacz tylko, to są takie ciasteczka w kształcie gonady. Mam takie dni w moim cyklu, że piekę jak smok. Proszę się przebrać. O mój Boże, skarbie, to jest jak dzieło sztuki. W przerwie między zabiegami maluję róże na jedwabiu. Cuda. Paniu? Tak, kochanie? Proszę cię, tylko mnie tu nie zostawi sama. Ale skarbie, spokojnie, nic się nie bój, kochanie. Jestem cały czas z tobą. Idź się przebierz. Biedaczka. Troszeczkę się denerwuje. Pani doktor, a kiedy będą nasze wyniki badań? Za niecałe 20 minut. A, to dość szybko. Dla zabicia czasu proponuję malowanie róż na jedwabiu. Pani doktor...
Właściwie to ja nie dałam Maxowi żadnego prezentu ślubnego. I dlatego pomyślałam sobie, że skoro już nie potrzebuję mojej sypialni... Dzięki Bogu! ...to mogę w niej urządzić siłownię dla Maxa. To jest dobry pomysł. Wiem. Tak, ale musisz o niego dbać. Mężczyźni w naszej rodzinie nie żyją zbyt długo. Czemu? A jakoś nie chcą. Mam świetnych speców od remontu. Zresztą chodźcie, same zobaczycie. O mój Boże! Rany. A co to ma być? No przecież miałaś być cały dzień na zakupach. Ale wróciłam wcześniej, mam w tym wprawę. Miałaś cały dzień nie ruszać się z łóżka. O, no tak. Puśćcie tu tak stać. Nie, skąd? Kochanie, jak mogłaś mi to zrobić? Co ci strzeliło do głowy? Franie, ale zrozum, przecież jestem już dorosła. Nie. Mam już 19 lat, pamiętasz? Twój ojciec zaraz tutaj wraca. Jak chcesz dożyć do 20, to radzę ci, wyskakuj z łóżka. Babcia jestem. Oczywiście teraz wszystko będzie na mnie. Dlaczego? Dlatego, że to ja powiedziałam twojemu ojcu, że jesteś już dorosła, bo to ja powiedziałam twojemu ojcu, że jesteś mądra i dojrzała. Franiu, posłuchaj mnie. Jezus! Spokojnie, kochanie. Tak, babciu, masz rację. To właśnie dlatego mężowie w naszej rodzinie tak wcześnie umierają. No? Kochanie, spokojnie. Wyskakuj z łóżka! Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Ja chcę się dowiedzieć, co wy tutaj robiliście. Kochanie, myślę, że to oczywiste. To dobrze, tak, ja wiem, co oni robili. Tak. Ja chcę się dowiedzieć, czemu. Kochanie, myślę, że po prostu... Wiem, czemu oni to robili. Ajajajajaj. To jak dużo przegapiłem? Zmiany w testamencie już zrobione, tato? Wiesz co, spadaj stąd. Święta racja, wszyscy za drzwi. Ale tato! Kochanie. Bez dyskusji. No nie. Ja będę w kuchni. Niemożliwe. Kochanie, nie szalej, błagam cię, posłuchaj, porozmawiajmy o tym spokojnie, usiądźmy przy stole, napijmy się herbaty, zjedzmy kawałek ciasta, może keksa, Nie teraz, Franiu. Ja wiem, co pan sobie teraz myśli, ja tylko chciałam powiedzieć... Wynocha z mojego domu. Tak myślałem. Czy ty się możesz jakoś wytłumaczyć z łaski swojej? No bo Frania powiedziała, że możemy się tu czuć tak swobodnie jak u Michała, więc... Kochanie, może od razu wepchnij mnie pod tramwaj. Panno Maj, do mojego gabinetu bez dyskusji. Dzięki, świetnie. Dzięki tobie znowu zostałam panną Maj. Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia. Chodzi o samochód. Chciałem się czegoś dowiedzieć. Prezentu ślubnego. I dlatego pomyślałam sobie, że skoro już nie potrzebuję mojej sypialni... Dzięki Bogu! ...to mogę w niej urządzić siłownię dla Maxa. To jest dobry pomysł. Wiem. Tak, ale musisz o niego dbać. Mężczyźni w naszej rodzinie nie żyją zbyt długo. Czemu? A jakoś nie chcą. Mam świetnych speców od remontu. Zresztą chodźcie, same zobaczycie. O mój Boże! Rany. A co to ma być? No przecież miałaś być cały dzień na zakupach. Ale wróciłam wcześniej, mam w tym wprawę. Miałaś cały dzień nie ruszać się z łóżka. O, no tak. Puśćcie tu tak stać. Nie, skąd? Kochanie, jak mogłaś mi to zrobić? Co ci strzeliło do głowy?
Franiu, ale zrozum, przecież jestem już dorosła. Nie, nie. Mam już 19 lat, pamiętasz? Twój ojciec zaraz tutaj wraca. Jak chcesz dożyć do 20, to radzę ci, wyskakuj z łóżka. Babcia jestem. Oczywiście teraz wszystko będzie na mnie. Dlaczego? Dlatego, że to ja powiedziałam twojemu ojcu, że jesteś już dorosła. Bo to ja powiedziałam twojemu ojcu, że jesteś mądra i dojrzała. Franiu, posłuchaj mnie. Jezus! Spokojnie, kochanie. Tak, babciu, masz rację. To właśnie dlatego mężowie w naszej rodzinie tak wcześnie umierają. No? Kochanie, spokojnie. Wyskakuj z łóżka! Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Ja chcę się dowiedzieć, co wy tutaj robiliście. Kochanie, myślę, że to oczywiste. Ja wiem, co oni robili. Tak. Ja chcę się dowiedzieć, czemu. Kochanie, myślę, że po prostu... Wiem, czemu oni to robili. Aj. To jak dużo przegapiłem, zmiany w testamencie już zrobione, tato. Wiesz co, spadaj stąd. Święta racja, wszyscy za drzwi. Ale tato! Kochanie. Bez dyskusji. No nie. Ja będę w kuchni. Niemożliwe. Kochanie, nie szalej, błagam cię, posłuchaj, porozmawiajmy o tym spokojnie, usiądźmy przy stole, napijmy się herbaty, zjedzmy kawałek ciasta, może keksa, Nie teraz, Franiu. Ja wiem, co pan sobie teraz myśli, ja tylko chciałam powiedzieć... Wynocha z mojego domu. Tak myślałem. Czy ty się możesz jakoś wytłumaczyć z łaski swojej? No bo Franie powiedziała, że możemy się tu czuć tak swobodnie jak u Michała, więc... Kochanie, może od razu wepchnij mnie pod tramwaj. Panno Maj, do mojego gabinetu bez dyskusji. Dzięki, świetnie. Dzięki tobie znowu zostałam panną Maj. Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia. Chodzi o samochód. Chciałem się czegoś dowiedzieć. Jaka pojemność? Aha. A rocznik który to jest? 94. O! Niezła sztuka. Ja też jestem niezła sztuka? Tak pani sądzi po głosie? Ja? No cóż, nic szczególnego. Bardzo wysoki brunet. Hiszpańska bruszka. A pani? A ty? Ja jestem małą blondyneczką. Wiesz, no, lubię spacery przy świetle księżyca, poezja Snyka, polne kwiaty i pejcze. Tak, jestem sama. No, żartujesz? Nie, no to? No dobra. Szła dzieweczka, no laseczka, do... A, no nie. No dobra, spróbuję. Szła dzieweczka, do laseczka, do zielonego. Żałosny gnobie!
Max, nic nie powiem, bo sama jestem w szoku, ale z drugiej strony oni są dorośli, a ona go kocha. Jeżeli kocha, to może zaczekać, naprawdę. My czekaliśmy 4 lata. Oj, kochanie, ale po co znowu poruszać ten niemiły temat? Naprawdę nie rozumiem tego, jak mogłaś nakłaniać ich do wyczynania takich rzeczy i to pod naszym dachem. Max, ja ich nie nakłaniałam, a zdenerwowałeś się tylko dlatego, bo ich nakryłeś, no. Akurat tego widoku mogli mi zaoszczędzić. Kot, ale z drugiej strony, no przecież się domyślałeś, że oni razem, no wiesz. No ale Franiu, błagam cię, proszę, domyślać, ja wiedzieć, to są dwie różne rzeczy, można źle myśleć. Jak byłaś moją nianią, ludzie myśleli, że jesteśmy parą i co, i źle myśleli. Oj, 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 znowu ten niemiły temat, niemiły, nie. Powiem ci, co zrobisz, porozmawiasz z nią i wybijesz jej to wszystko z głowy. Tak, tak, kochanie, nie ma sprawy. A ty w tym samym czasie wygrasz konkurs Miss Bikini w Dębkach, okej? Okay? Franiu, porozmawiaj z nią chociaż. Max, okej, okay, porozmawiam z nią, ale nie jestem w stanie ci zagwarantować, że ona zrezygnuje z tego, co ostatnio odkryłam na nowo i co jest takie niesamowite. A nic mi to nie obchodzi, to... Dziękuję. Nic mi to nie obchodzi. Nie gniewaj się. Przepraszam. Co mam zrobić, żebyś sprzedała mi swój samochód? Trochę niezręcznie mi cię o to prosić, ale czy nie pomógłbyś dobrej znajomej w treningach? A, przyjęto twoje zgłoszenie do męskiej drużyny 10-bojowej. Gratulacje. Co mam zrobić? Wiesz, przytrzymywać nogi przy robieniu brzuszków, podtrzymywać przy skłonach, ocierać zroszony potem dekolt. Dobrze. Robię to tylko dla ciebie. Byś bawił się przy tym tak dobrze jak ja. Na pewno. No. Konrad, na początek pomóż mi się w to wbić. Chodź, siądziesz na moje łydki, ja będę robiła brzuszki. Kochanie, czekam tutaj na ciebie. Gdzieś ty była? Byłam u Michała. Wie, tata prosił mnie, żebym porozmawiała z tobą o tej całej historii, a ja chciałam ci tylko powiedzieć, że teraz jestem twoją matką i naprawdę możesz mi zawsze wszystko powiedzieć. No wiesz, ty nie był nasz... Ale kotku, po co się zwierzać? Niepotrzebnie tyle mówić, kochanie. Musimy porozmawiać z twoim ojcem, ale najpierw mała metamorfoza, siadamy. Kochanie, posłuchaj mnie. Zrobię z ciebie maciupeńką, Gosię gonię, Gosieczkę, za którą twój tata po prostu szaleje, przepada i bardzo za nią tęskni. Pójdziesz do niego do gabinetu i powiesz mu, że ostatni serial, który zrobił, to najcudowniejszy serial świata, że po prostu uśmiałaś się na nim jak młoda norka. A potem, kochanie, przeprosisz go serdecznie i po prostu znikniesz. Rania, ale ja muszę ci powiedzieć coś ważnego. Kochanie, jak ty uważasz, czy ty się zmieścisz w ten maleńki płaszczyk Zuzi? Jestem w ciąży. A nie, nie, to definitywnie nie zmieścisz się w ten maleńki płaszczyk Zuzi. Franiu, Frania! O, macie nowy dywanik. Fajny. Frania, obudź się. Franiu, słyszysz mnie? Kochanie, 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 następnym razem, jak będziesz mi mówiła, że jesteś w ciąży, to błagam cię, wybierz sobie jakieś bardziej miękkie miejsce. Ale co ja mam teraz zrobić? Jesteś pewna? Spóźnia mi się. Ile dni? Koło tygodnia. Rozumiem. Koło tygodnia to znaczy ile? 3, 4, 5 dni? 11. O, mój Boże! 11 dni, skarbie! Nie zabezpieczaliście się? Oczywiście, że tak. No to widocznie słabo. Kochanie, mówiłam ci. Mówiłam ci, takich rzeczy nie kupuje się na wyprzedaży. No ale co ja mam teraz zrobić? Najgorsze jest to, że teraz ojciec będzie mówił, że on ostrzegał. Że on przecież mówi, że miał rację. Ale po co, że tata? Już, cicho. Jaki tata? Cicho. Po co od razu, że tata? Tato! Tatusiu! Przepraszam, już nigdy więcej tego nie zrobię. Nie, no nie mogę w to uwierzyć. Kochanie, świetna robota. Dzięki. Cześć, mamo. Co? Dlaczego powiedział mama? Co? Dlaczego powiedział mamo? Co? A, do mnie powiedział mamo. Hej, witaj, synu.
Dobrze, skarbie, teraz najważniejsza rzecz. Musimy iść do miasta i kupić test ciążowy. Po prostu. Kupimy go w aptece. A kto jest w ciąży? Posłuchaj mnie, Apolonia. Musisz mi przysiąc, że zapomniesz o wszystkim, co teraz usłyszałaś. A ty się nic nie martw. Mnie to jednym uchem wpada, a drugim... Okej, kochanie, myślę, że jesteśmy bezpieczne. Czytajmy. Jeśli nie jesteś w ciąży, paseczek zrobi się różowy. Jeśli jesteś w ciąży, paseczek zrobi się niebieski. A my siwe. Kochanie, dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? No powiedziałaś, że jestem dorosła i mogę robić cokolwiek zechcę. Powiedziałam cokolwiek, a nie kogokolwiek. Pani denerwuje się. Kotku, pamiętaj, cokolwiek będzie. Jestem z tobą. Boże, na szczęście. Nie chcę cię denerwować bardziej, ale musisz wiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jesteś w ciąży, to niestety nie będzie łatwo. Koniec, koniec. Zero męża, zero domu, zero kasy. Tobie zresztą też się dostanie. Robię sobie make-up!